Zlepieniec, gips, mikrytowy dolomit, wapień z krzemieniami czy pleistoceńskie głazy narzutowe to nazwy wybranych skał, które choć brzmią specjalistycznie, to kryją w sobie wiele ciekawych historii geologicznych. Gdzie można je odkryć? W lapidarium, które powstało w parku linearnym w Sławkowie i szybko stało się atrakcją turystyczną tej części regionu. W sumie 16 ogromnych rozmiarów okazów skał charakterystycznych dla obszaru Wyżyny Śląsko-Krakowskiej przyciąga mieszkańców Śląska, Zagłębia i zachodniej Małopolski. Okazy pochodzą z różnorodnych kamieniołomów i żwirowni, począwszy od rejonu Niepołomic aż po Raciszyn. W lapidarium znalazły się wyselekcjonowane skały, a więc takie, które mają interesującą strukturę, skład petrograficzny czy oryginalne skamieniałości. Jako zbiór ukazują dużą różnorodność podłoża skalnego wyżyny, a przy tym złożoną historię geologiczną tego obszaru. Każdy okaz opatrzony jest tabliczką informacyjną, która w przystępny sposób prezentuje cechy i warunki powstania skały. Całość została wkomponowana w naturalny krajobraz Doliny Rzeki Białej Przemszy. Lapidarium jest miejscem odwiedzanym nie tylko przez turystów i mieszkańców, ale też przez grupy zorganizowane w różnym wieku, w tym uczniów ze szkół i innych placówek oświatowych. Wspólnie poznajmy historie zapisane w skałach. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie na jednym obszarze znalazła się historia geologiczna całej wyżyny.